O, jest pani posłanka. Bardzo proszę. Klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projektowana ustawa przewiduje możliwość przekazania części zadań Krajowego Operatora Funduszu funduszom wojewódzkim, Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie porozumień. Zatem jako posłanka z województwa wielkopolskiego chciałabym zapytać, jakie działania, jakie projekty, jakie inwestycje służące ochronie środowiska i poprawie efektywności energetycznej przewidziane są na terenie województwa wielkopolskiego. To województwo w sposób szczególny dotknęły zmiany klimatu, efekty zmian klimatu, także efekty ostatnich lat suszy i bardzo nierozważnych, szkodliwych inwestycji w paliwa kopalne, jak kopalnie odkrywkowe. Spada poziom wód gruntowych, zanikają jeziora. Zatem chciałabym zapytać, jakie środki są przewidziane na to województwo, jaki jest harmonogram planowanych inwestycji, inwestycji szczególnie dotyczących ograniczania czy unikania emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmian klimatu i pochłanianiu czy sekwestracji dwutlenku węgla. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.